To jest niesamowite, można przyjechać do Rzeszowa. Większość z was to przyjezdne osoby. Nie do kucia, nie do kucia. Niesamowite, bo wszyscy z nas, i Patryk to powiedział, i mistrz tak samo, wszyscy raz, wszyscy nas przyszli tutaj z tego samego powodu, przyjechali często kilka godzin. Bo chcemy się cieszyć. Taki wiecie na mnie to. Nasz kierowca był słabszy. Chcemy spędzić czas w dobrym towarzystwie i chcemy posłuchać dobrej muzyki z przekazem. To jest to, co wyróżnia hardcore z pośród innych głośnych muzyk. Albo subkultur. Muzyka z przekazem. Drugi kawałek! Napierdalać! Napierdalać!
dobry hit. Kawałek nazywa się Blockage Your Enemy. Dobra scena, żegnaliśmy w Krakowie, było pomieszczenie wielkości prawdopodobnie twojego dużego pokoju. I dzieciaki skakały, z ławek, ze wszystkiego, mistrz, z baru, skaczcie z baru, a nie. Podejdźcie bliżej, więcej z tej tajny, bawcie się tym wieczorem, machajcie głową, ręką. Baw się tym wieczorem! Thank you.
Ilu z was widzi Pain Nasty po raz pierwszy? Ja. Jeśli nie wiecie, ten zespół powstał jako skrajny zespół. Wiele lat temu nikt z nas nie zaprzecza, że życie układa się bardzo różnie. Ale prawda jest taka, że wybory, których dokonaliśmy jako dzieciaki, przez muzykę, którą znaleźliśmy na ulicy, nie w internecie, na ulicy, wśród kolegów, wśród głównie starszych kolegów, dostawaliśmy kasety, dostawaliśmy fanziny. I to jest to wszystko, co nas budowało w jakimś etapie. I nikt z nas nie żałuje tych wyborów, które dokonał jako młody dzieciak. Z nas jest teraz młody, starszy troszkę. Jest mało osób, które utrzymują standardy przez długi czas w tym tak zwanym dorosłym życiu. Ale prawda jest taka, że tak naprawdę nie poświęca zbyt wiele. To, że nie pijesz, że nie palisz, nie to ma znaczenie tak naprawdę. Natomiast w takim małym wymiarze twoje jakieś alkoholowe problemy, czy narkotyki, czy nożywki potrafią bardzo, bardzo utrudnić twoje życie. Więc po raz kolejny, jeśli postanowisz w dołku sięgnąć po wyleczkę, czy cokolwiek, pomyśl, że tak naprawdę to jest ucieczka do łatwych rozwiązań, tylko to jest tak naprawdę ładowanie się w większe bagno. Kawałek jest dla wszystkich tych, którzy cały czas są w strajdecz i dla wszystkich tych, którzy są nowi w strajdecz. Oh,
Sześć na kupę. Ta końcówka to wygrała, co panowie i panie. Każdy zna! Jest dobry klimat, trzymajcie go, zróbcie to jeszcze, jeszcze lepszym. Bawi się! Zdejmij koszulkę. Pokaż ciała. Mogę przerwać ten dialog? Super! Jest to miaja, chłopaki, są dobre. Podejdźcie bliżej, cztery, podejdźcie bliżej, podejdźcie. Trzy, cztery kroki do przodu, podejdźcie bliżej. To jest koncert hardkorowy, nie ma różnicy między nami, między wami, między tą sceną, a tym, co jest tutaj. Wszystko jest jednym. Dalej, dalej, nie! Dalej, 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 Without, 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 without
Poważnie, każdy z nas uważa, że życie ma tą samą wartość. Wiem, że duża część z was to wegetarianie i weganie na sali. I bardzo, bardzo się cieszę, że stało się wobec tego, że mówię osoby, które mówią o tych zasadach, które mają takie postawienie pod czaszką, na których życie ma jedną wartość. Nieważne, czy to jest człowiek, zwierzę, czarny, biały, kobieta, mężczyzna. To wszystko ma jedną wartość. Ten kawałek nazywa się Dajna Dach, jest dla tych wszystkich. Jezus! Dla tych wszystkich! Którzy wierzą, że warto kierować się w życiu z uczuciem. Okay.
Podziękowania do Last Days. A ten drugi bliżej. Yo! Desperate Times! Desperate Times! To na Nepius! Tak rodzą się legendy! Yo! To Pistel! Iron to Gold! Cudowne jest tutaj to, że to moi dobrzy koledzy. I cudownie widzieć ich na scenie, młodych, przystojnych. Ale tak jak powiedziałem, to są osoby, które są dużo starsze, które mają pokładane życie, mają rodziny, mają dzieci. Cały czas są gotowe przyjeżdżać na takie koncerty jak to, takie miejsce jak tutaj. Nie po to, żeby zarobić kasę, nie po to, żeby kogoś zrobić kogoś na jakimś wrażenie, tylko po to, żeby się cieszyć tak samo jak każdy, jeden, jedna z was. Nie ważne, czy masz 35, 37 czy 18, to żadnego nie ma znaczenia. Ten kawałek nazywa się Luz. A ten zespół nazywa się Tej Nazwy. Ostatni kawałek! Na Łukasza Tomasza! What's your devil? Oh, no one!
Dziękujemy! Zespół, teraz nich. Dziękujemy dla Łukasza, dziękujemy dla klubu. Nic w środę. Tak to żyje.